Tymczasem, no, ale mamy tutaj, słuchajcie, informację straszliwą. Niestety jest to koniec świata, bądź polski, czyli świata. Akademia Górniczo-Hutnicza uruchomiła własną sieć 5G. Tak, jest już koniec nasz i wasz. AGH uzyskała od Urzędu Komunikacji Elektronicznej pozwolenie radiowe na użytkowanie prywatnej sieci 5G. Proszę Państwa. No, czytamy, że w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się powszechnych wdrożeń rozwiązań 5G w krajowych sieciach operatorskich, co spowoduje spalenie mózgów uszurów, a także istotny rozwój nowoczesnych, a także niedostępnych dotąd usług. Mówi profesor Jerzy Lis, rektor AGH. Tak więc jest to sytuacja. Tragiczna, chciałoby się powiedzieć. Oczywiście tutaj żartuję, jeszcze ktoś weźmie mnie za, prze, mnie za przeciwnika 5G. Tego bardzo bym nie chciał. Ale tu jednocześnie dostałem ostatnio maila, żeby przyjrzeć się takiej postaci Mateusz Jarosiewicz. No i mamy taką postać jak Mateusz Jarosiewicz. To jest zadeklarowany przeciwnik 5G. No nie ma czasu, żeby tak bardzo wnikać w jego tutaj osobowość publiczną. Ale oprócz tego, że wydaje takie gazetki, zobaczcie. Uwaga, stop 5G. W Twojej okolicy powstał masz sieci 5G. Największy eksperyment w Polsce od 1940 roku. Ciągle jakieś tutaj eksperymenta. Eee, zobaczcie. Czy taka broszurka A4 o wszystkim co ważne mogłaby zrobić robotę, to przykładowa o 5G. Nie wiem, ile tego puściliśmy w świat. Pewnie kilkadziesiąt tysięcy. Zaangażowało się w to kilkaset osób. Dla mnie mega bomba. Dołącz do alternatywnego obiegu informacji. No i mamy właśnie taki alternatywny obieg informacji. O, zobaczcie. Śmieszne. Tymczasem ów Mateusz Jarusiewicz to jest ciekawy taki, można powiedzieć, biznesmen. Pisał o nim kod Behemoth. Znany oszust Mateusz Jarosiewicz wraca do antysemickiego pier pierniczenia dla pieniędzy. Nie będę streszczał, po prostu przypomnę, że ten chłystek, ten o tutaj, wyłudził od widzów cirka 150 tysięcy złotych na walkę z systemem. Umeblował kanciapę, a resztę rozpierdolił w Dubaju. <grym> no, pięknie, słuchajcie, taki model biznesowy, to ja rozumiem. Ja też zbieram, słuchajcie, na, ale w Dubaju, no to polski antysystemowiec to nie mógł do Żyrardowa albo do Półtuska, ale Dubaj, Centrum Globalizmu. No i proszę Państwa, tak tutaj Mateusz dziękował darczyńcom, myśląc, że uda mu się zostać w Dubaju. Naprawdę zelektryzowała mnie ta informacja, że 150 tysięcy, wszystko w Dubaju. Nie, przepraszam, jeszcze umeblował, tą kanciapę. Ale słuchajcie, no walka z systemem w Dubaju to. Powiedziałbym, że trochę jest jednak kontrowersyjna sytuacja. Ach, człowiek sobie chwilę pomarzył, żeby gdzieś pojechać, ale gdzie ja mogę? No. Ja jestem polski Polak, dlatego proszę mi na czacie Polaków, jeszcze raz powiedziałem, nie obrażać. Nie można wszystkich do jednego worka wrzucać. I, no I gdzie ja mogę pojechać? No nie do Dubaju. Ja mogę, słuchajcie, na... Ursynów się przejechać, Las Kabacki odwiedzić, albo Puszczę Kampinoską, ewentualnie jakieś ładne województwo polskie zwiedzić, ale Dubaj to nawet mi się nie śniło. No widzicie, to trzeba zbiórkę chyba założyć na walkę z systemem. I tutaj przeciwnik 5G, Mateusz Jarosiewicz, tak tłumaczył, no bo niektórzy jednak skrytykowali, no chłopiec, ale na co to poszło? Tyle pieniędzy. No i tak właśnie się tłumaczył. To jest przesłanie do osób upośledzonych umysłowo, czyli do 90%, jak nie 95% Polaków. Pieniądze, które dostałem, to większości Polacy ukradli, którzy się podawali za antysystemowców. No i że mój czas, gdybym pracował jakiejkolwiek korporacji, już nie pracy dla systemu, miałbym miesięcznie tyle pieniędzy, dla łącznie Polacy przez całe życie we wszystkich zbiórkach płacili. No to widzę, że jeszcze kilku mądrali się znalazło. No, zobaczcie, czyli jak dobrze zrozumiałem, to on, gdyby nie walczył z systemem, to by zarabiał tyle, ile Polacy zarabiają przez rok, to on by w miesiąc, tak? Jeśli dobrze. No, zobaczcie, pewnego rodzaju arogancja tego pana biznes biznesmena. No, jak to, sko jak to, jak to skomentować? E pan, pan Jarosiewicz, tutaj. Walczy z 5G. No 5G nadal jest, ma się dobrze, całe szczęście. Tylko że nie od tego Huawei, ale Akademia Górniczo-Hutnicza, to trzeba patriotycznie przyznać, lepsze niż jakiś tam Huawei. Ale 5G jest, 150 tysięcy już nie ma. Poszło na Dubaj.